Witam po przerwie. Teraz będziemy rozmawiać o Dniu Bezpiecznego Internetu, który zbliża się, już będzie niebawem, a moim gościem jest pani Marta Kostecka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Witam serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, porozmawiamy sobie, gdyż ponieważ 7 lutego, czyli tak naprawdę faktycznie niebawem, Dzień Bezpiecznego Internetu. Miejska Biblioteka Publiczna jak zawsze przygotowuje fajne rzeczy związane, co takie jest nietypowe dosyć bym powiedziała, związane właśnie czy z internetem, czy z programowaniem. Różne ciekawe rzeczy się tam u Was dzieją, bo już nieraz na ten temat rozmawiałyśmy. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co przygotowaliście, no to już chyba 13. edycja z tego, co czytałam na Waszym wydarzeniu, tego ogólnoświatowego dnia. Co przygotowaliście w Waszych filiach i jak ten dzień u Was jest zaplanowany? My poszliśmy troszeczkę szerzej niż na jeden dzień, no właśnie, ponieważ rzeczywiście 7 lutego wypada Dzień Bezpiecznego Internetu, wówczas mają miejsce obchody ogólnoświatowe. Około 100 krajów rokrocznie bierze udział w tych obchodach. Są to najczęściej zajęcia warsztatowe, spotkania, prelekcje skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. W Polsce ma miejsce konferencja, która zresztą będzie do obejrzenia online właśnie we wtorek 7 lutego. My jednak postanowiliśmy wykorzystać troszeczkę bardziej ten tydzień i u nas zajęcia trwają między 6 a 10 lutego, czyli tak naprawdę calutki tydzień. Włączyło się 5 naszych filii bibliotecznych w tym roku. Dwie z nich to są nasze te mieszczące się w centrum przy Placu Lotników i przy Wojska Polskiego Promedia. Dwie filie na Niebuszewie, także duże filie cieszące się dużą popularnością i filia numer 9 dla dzieci. Zajęcia są przygotowane dla dzieciaków, przede wszystkim dla dzieciaków ze szkół podstawowych, ale zróżnicowane, ponieważ chcemy robić zajęcia osobno i dla dzieci z klas 1-3 i dla tych starszych z klas 4-6. I faktycznie zahaczacie o ten temat, bo tematem jest tym razem, że razem zmieniamy internet na lepsze. Czy te zajęcia, które tam organizujecie, jakby wpisują się właśnie w temat tegorocznego Dnia Internetu? Tak, staramy się co roku dopasowywać do tego hasła, które w danym roku obowiązuje, no też żeby się nie powtarzać i żeby jakieś nowe treści przemycać. Także staramy się pokazać, że internet jest dobrym wspólnym, takim, w którym treści tworzymy my sami. I z jednej strony te treści tworzymy, a z drugiej strony możemy wpływać na to, żeby te treści się zmieniały. Czyli jeżeli widzimy jakieś niestosowne zachowania w sieci, coś niewłaściwego, jakiś spam, jakiś hejt, nieodpowiednie zachowania, to dzięki naszym reakcjom, reakcjom tych dzieciaków, młodzieży, którzy tak naprawdę najwięcej z tego korzystają, dzięki ich reakcjom internet może się poprawić, może stać się lepszy. Także jeszcze raz, z jednej strony chcemy pokazać, żeby sami tworzyli wartościowe treści w internecie, a z drugiej strony, żeby reagowali na to, jeżeli trafią na jakieś treści nieodpowiednie. A to jest bardzo ważne, bo faktycznie w dzisiejszych czasach, kiedy dostaliśmy taką możliwość pojawiania się wszędzie w dowolnym momencie, nie zawsze personalnie jesteśmy wymienieni, tylko anonimowo, to te treści naprawdę są bardzo różne i często bardzo nieprzychylne i mało wartościowe. Dużo śmieci można tam znaleźć, dużo fajnych rzeczy, ale też dużo śmieci. Myślę, że też jakby nauczenie tych najmłodszych właśnie, aby znajdować takie wartościowe treści, no to jest bardzo dobra umiejętność, bo myślę, że rodzice nawet nie są w stanie w tej chwili nadążyć za tym wszystkim, co się dzieje i co dzieciaki są w stanie wygrzebać, a naprawdę są w stanie wygrzebać dużo rzeczy. Tak, ja też uważam, że to są kluczowe umiejętności w tych czasach, po prostu odsiew informacji dobrej od złej i odsiew tego, co jest dobre, pozytywne, od tego, co rzeczywiście tworzy pewien brud w przestrzeni internetowej. Nasze panie, prowadzimy własnym sumptem te zajęcia, są doświadczone w tym temacie. Tak jak pani mówiła, może rodzic nie zawsze nadąży, nie zawsze ma czas, nie zawsze wie. Nasze panie na bieżąco się dokształcają, korzystają z najnowszych źródeł, z najnowszych materiałów. I muszę przyznać, że te zajęcia i z bezpieczeństwa w internecie, i w internecie w ogóle cieszą się bardzo dużym powodzeniem. My zawsze ogłaszamy z wyprzedzeniem, że będzie nabór na grupy zajęciowe różnego rodzaju i bardzo często jest tak, że telefony dzwonią ze szkół i się normalnie całe klasy umawiają na zajęcia. Także naprawdę, zwłaszcza w tych filiach, które to organizują co roku, mamy naprawdę ugruntowaną markę i klasy przychodzą, klasy wracają, dlatego też my się musimy rozwijać i te zajęcia muszą być za każdym razem nowe, dopasowane do kolejnych tam tematów, do kolejnych edycji.
A co konkretnie w takim razie w tych chwilach będzie się działo? Jakiego rodzaju warsztaty? Znaczy tak, osoby starsze, dzieciaki starsze będą miały po prostu prezentacje poświęcone bezpieczeństwu w internecie, a dla dzieciaków młodszych staramy się robić takie zajęcia troszeczkę bardziej angażujące. To znaczy na pewno będą wyświetlane im filmy edukacyjne, odpowiednie do poziomu wiekowego. Wiadomo, dzieciaki lubią filmy. Tak. A fajnie im przemycić takie filmy, które ich po prostu czegoś więcej nauczą. Połączone oczywiście z zajęciami warsztatowymi, z ruchowymi, z plastycznymi. No dzieciaki, wiadomo, lubią sobie porysować, pobiegać, poganiać, pohałasować. Także my im to umożliwiamy. To jest też, wydaje mi się, dużym plusem biblioteki, że to nie jest klasa, nie trzeba być cichutko, spokojniutko, tylko tak troszeczkę swobodniej, ale to nie znaczy, że mniej merytorycznie. Także staramy się dopasować po prostu dla potrzeb wszystkich naszych młodszych użytkowników. I jak widać, zresztą zawsze jak rozmawiamy o tym, że faktycznie wszelkiego rodzaju zajęcia cieszą się bardzo dużą popularnością, czyli jest potrzeba. Czyli faktycznie, tym bardziej, jeżeli tutaj pani wspomina, że całe klasy potrafią przychodzić, no to gdzieś ci rodzice, nauczyciele potrzebują jakiegoś wsparcia u osób, które mają większą wiedzę po prostu na ten temat, więc dobrze, że coś takiego jest, szczególnie jeżeli chodzi o takie placówki jak biblioteka, bo to są też fajne miejsca, które można przez tego typu zajęcia fajnie odczarować i też jakby zmobilizować dzieciaki do tego, żeby odwiedzać te miejsca też w innym celu. Tak, jak najbardziej. Odczarowywanie myślę, że już mamy za sobą, bo naprawdę tyle zajęć, które robimy związanych z technologiami, to jest bardzo wiele. U nas w każdej chwili praktycznie są komputery. Owszem, są chwile, gdzie jest ten komputer jeden, ale są takie, gdzie ich jest naprawdę sporo. Mamy też stałe grupy bywalców na tych komputerach i osoby dorosłe, i dzieciaki. I dlatego nam też, jako osobom oferującym tę usługę, oferującą komputer i internet, zależy, żeby tę usługę oferować właściwie, tak pewnie. Samo jak panie i panowie doradzają, jaką książkę wypożyczyć, czy jakie czasopismo przeczytać, tak samo doradzają po prostu, w jaki sposób korzystać z internetu, żeby to było wartościowe i żeby nasz użytkownik uzyskał informację odpowiednią po prostu dla siebie, na odpowiednim poziomie, odpowiedniej jakości i dopasowaną po prostu do jego potrzeb. Jak zapisać się na te warsztaty należy? Nie wiem, wystarczy zadzwonić, jakieś zgłoszenie wysłać? Tak, zapraszam na naszą stronę internetową mbp.szczecin.pl i tam można wejść albo na podstrony poszczególnych filii, jak się ktoś chce wgłębiać w stronę, albo na główne jest przekierowanie bezpośrednio na Dzień Bezpiecznego Internetu. Każde zajęcia są opisane, przynajmniej hasłowo, jest informacja dla jakiej grupy wiekowej, podany jest numer telefonu bądź e-mail, pod jakim się można zapisać. Przychodziłam tutaj, to już chciałam mówić, że no miejsca zajęte i wszystkie klasy poumawiane, grupy porezerwowane, ale wydrukowałam sobie ściągę, po czym przychodzi informacja z filii, no było duże zainteresowanie, proszę tam dopisać, jeszcze jest kolejna grupa, także zachęcam, mimo że czas nagli, można jeszcze naprawdę zadzwonić, się dopytać. Jeżeli nie będzie miejsca na ten najbliższy tydzień na zajęcia, to w marcu już mamy kolejne wydarzenie, jakim jest Tydzień z Internetem, także kolejne zajęcia będą organizowane i w tej chwili już proszę śledzić i się na nie zapisywać. No właśnie, Tydzień z Internetem, czyli znowu wydarzenie związane z o podobnej tematyce, tak? Czyli faktycznie no, jest duża potrzeba. Czy z takim dużym wyprzedzeniem masz czas się zapisywać? Jak to wygląda u Was z tymi miejscami? Nie, bez przesady, z takim dużym niekoniecznie, to znaczy wiadomo, że jeżeli przyjdzie wcześniej nauczyciel i się umówi, wiedząc, że będzie coś w marcu, to nie odeślemy go z kwitkiem, ale mniej więcej miesiąc, no tak dwa tygodnie co najmniej naprzód puszczamy informacje na stronie internetowej, na naszym Facebooku, także warto po prostu nas śledzić i jak się pojawią pierwsze sygnały, to po prostu wtedy najlepiej się kontaktować i się zapisywać, od razu. Żeby to miejsce nie było czekać. Od razu. Nie czekać, chociaż mówię, jak ktoś jest spóźnialski, też niech się odezwie, niech się nie zniechęca, bo jesteśmy naprawdę bardzo elastyczni. No to bo faktycznie, jeżeli jest potrzeba, to można zrobić drugą grupę, co jest też bardzo fajne, że w tym kierunku idziecie. No cóż, to zapraszamy na najbliższy tydzień tak naprawdę bezpiecznego internetu, który się nam rozciąga już od 6 lutego do, że mnie skłamała? Do 10. Do 10. Do 10. Do 10 lutego, także wydarzeń będzie sporo. Zapraszamy na stronę Miejskiej Biblioteki Publicznej, tam wszelkie informacje Państwo znajdą. Na Facebooku również, bo ja znalazłam tam informacje o samym wydarzeniu. Też jest wszystko ładnie opisane, więc jak ktoś miałby jeszcze jakieś pytania, to można mi się też dzwonić. Oczywiście, zapraszam do kontaktu. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Za spotkanie. Moim gościem była Marta Kostecka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Ja zapraszam teraz na przerwę, a po przerwie widzimy się w trzeciej części programu Galaktyka Pomerania.